Znajdujemy się teraz w Czempiniu, w osiedlu numer 4 na górce. Czempiń to 5000 miasto położone w powiecie kościańskim między Lesznem a Poznaniem. Nazywam się Nikodem Szymański, jestem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu. Interesuję się polityką, eksploracją miejską oraz działaniem społecznym. Do projektu zgłosiłem się dlatego, ponieważ chciałem poszerzyć zakres swojej wiedzy, umiejętności, zdolności liderskich, poznać nowe osobowości. Cześć, nazywam się Jakub Marciniak, jestem wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czempiniu. Prywatnie interesuję się polityką, gdzie wspólnie z Nikodemem działamy w młodzieżówce oraz działamy na rzecz lokalnych społeczności w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Oprócz tego gram na pianinie, chodzę na siłownię i lubię spotykać się z znajomymi. Zgłaszając się do Wulkanów, miałem nadzieję, że te warsztaty pomogą mi rozwinąć siebie i odkryć swój pełen potencjał. W Czempiniu mamy tak naprawdę wszystko jeszcze nierozwinięte do końca na tyle, ile ma to miasto potencjał, dlatego chcielibyśmy osiągnąć ten szczyt i pomóc Czempiniowi rosnąć. Do zorganizowania tego dzisiejszego wydarzenia zainspirował nas tak na dobrą sprawę festyn, który organizowaliśmy jako Młodzieżowa Rada Miejska rok temu. Tam nie było wszystko idealnie, było kilka niedociągnięć, kilka rzeczy widzieliśmy, że mogliśmy zrobić zdecydowanie lepiej. Ale zabrakło nam tutaj takiej, można by powiedzieć, takiej ręki mentorskiej, która w tym roku dopilnowała, że wszystko jest idealnie. Straż pokazywała, w jaki sposób możemy udzielić pierwszej pomocy. Nasze wspaniałe tutaj animatorki pokazały dzieciom wiele tańców, malowały twarz. I tu myślę, że tutaj to wszystko się złożyło na wspaniałą całość. Szczęśliwe dzieci mogły zjechać sobie na dmuchańcach, poskakać na takich tutaj platformach Eurojump. Dodatkowo udało nam się zaprosić naszych gości z Izraela, którzy razem z nami zagrali mecz koszykówki i wspomagali nas, żeby zaangażować jeszcze, integrować się z tą lokalną społecznością. Myślę, że nam się to udało i zaangażowaliśmy nie tylko właśnie nasze lokalne środowisko, ale także środowisko międzynarodowe. Przypomnę, tutaj partnerem była Ochotnicza Straż Pożarna w Czempiniu, partnerem medialnym Kościan News. Tak jak widać, warunki pogodowe nie dopisały i sprawiają pewne trudności. Wolontariusze odpowiadali za przygotowanie m.in. żywności na ognisko, kolorów na festiwal, zorganizowanie m.in. DJ-a. Podczas inicjatywy pomagałem tutaj podobiecznym malować różne dzieci, na przykład na twarzy różne tęcze lub inne zwierzęta, na przykład jak psy albo koty. I też pomagałem przynosić inne różne rzeczy, na przykład ustawiać namioty albo ustawiać trampoliny, które były dzisiaj główną atrakcją dzisiejszego festynu. Jestem wolontariuszem Młodzieżowych Wulkanów Partycypacji. Moją rolą tutaj było wesprzeć Nikodema oraz Jakuba w organizacji tego festynu. Od pozostałych liderów Młodzieżowych Wulkanów Partycypacji nauczyłem się zdecydowanie większej wyrozumiałości do osób, z którymi współpracuję na co dzień. Mam w planach iść dalej drogą, którą idę, czyli działać aktywnie społecznie na rzecz mieszkańców gminy Czempiń, ale nie tylko. Każdy z ludzi, który był na tych zjazdach, czy to było na zjazdach w Poznaniu, czy to na namiotach, reprezentował swoją unikalną i jedną cechę, którą nadało całą osobowość swojej osobie, że tak powiem. I można to porównać do Pokemonów, które mają własne swoje cechy i zrobić z tego taki Pokédex i po prostu każdy z nas miał coś swojego.